do sytuacji we Lwowie. Jest 1 listopada 1918 roku. Jest szkoła imienia Sienkiewicza. 34 młodych ludzi podrywa się do boju. Jak mówię, mają kilka pistoletów, kilka noży, kilka bagnetów i bardzo silną wolę. Atakują pierwszy posterunek armii ukraińskiej, a przypominam, Ukraińców w tym czasie jest około 1500 pod bronią. Zorganizowanie świetnie, znakomicie wyszkoleni. Tworzą struktury przygotowane do boju. I tutaj garstka ludzi, młodziutkich, prawie bezbronnych, rzuca się na pierwszy posterunek ukraiński i o dziwo zwyciężają. Taka garstka ludzi, niewielu. Co to znaczy siła charakteru, co to znaczy duch bojowy. Rozbrajają Ukraińców na tym posterunku, zabierają karabiny, zdobywają pierwszy karabin maszynowy. To już jest siła. Do nich dołącza tak zwany dom techników, studenci tego samego dnia. To jest drugi ośrodek powstańczy. Tam jest kilkudziesięciu studentów. Wspiera ich grupa żołnierzy polskich. Polscy żołnierze zaczynają się organizować. Było ich według różnych badań od 400 do 600, niektórzy mówią nawet 700, ale rozproszeni, bez dowódców. Organizują się, tworzą zespoły spójne. Wytwarza się jakieś dowództwo, tworzy się organizacja. Do boju wkraczają nowe jednostki. Wieczorem tego samego dnia już jest około 1000 młodych ludzi, którzy atakują poszczególne posterunki ukraińskie. Toczą się walki w różnych miejscach Lwowa. Wojska ukraińskie, o dziwo, jak mówię, świetnie zorganizowane, cofają się. Polacy nacierają do tych młodych ludzi, do gimnazjalistów, licealistów, studentów. Dochodzą, jak mówię, pierwsi żołnierze, pierwsi oficerowie, pierwsi kapitanowie, pułkownicy, w końcu generałowie. I ta walka trwa dzień w dzień, noc w noc. Od 1 listopada, 2, 3, 5, 7, coraz więcej zyskują broni. Są coraz silniejsi powstańcy. Walki trwają mniej więcej do 23 listopada. 23 listopada Ukraińcy, widząc już rosnącą przewagę polskich młodych bojowników, wycofują się powoli ze Lwowa i 24 listopada właściwie Lwów zostaje już uwolniony. Staje się miastem wolnym. Wracają polskie flagi. Polski język rozbrzmiewa coraz głośniej. Entuzjazm Polaków rośnie. Przybywa pomoc. Już wcześniej ona przybyła, ale wtedy przybyła jeszcze więcej. Przybywają z Krakowa żołnierze, Zakopanego, nawet, a także z Przemyśla, tak zwane Orlęta Przemyskie, na pomoc Lwowowi. Lwów staje na nogach. Lwów odzyskuje swoją tożsamość. Lwów staje się ponownie miastem polskim. Nie ma już Ukraińców. A ta grupa młodych ludzi, warto tutaj podać pewne liczby. Ta grupa walczących Ukraińców, przepraszam, Polaków, ta grupa walczących Polaków już pod koniec tych walk do 25 roku życia obejmowała już 2640 osób. Proszę zwrócić uwagę, na początku było ich
zaledwie 34. Po dwóch tygodniach już było 2640 do 25 roku życia, więc dzieci, najmłodszy miał 9 lat. 9, 11, 12, 13, 15. W sumie we Lwowie walczyło do 23 listopada 6022 osoby. Byli wśród nich harcerzy, harcerki. Ten najmłodszy, który miał 9 lat, znamy jego imię, nazwisko, nazywał się Jaś Kukawski. Powtarzam, miał 9 lat. W czasie tych walk, tej wojny polsko-ukraińskiej, bo to była wojna polsko-ukraińska, w czasie tej wojny polsko-ukraińskiej zginęło w sumie 439 żołnierzy, 120 uczniów i 76 studentów. Zginął także bardzo młody chłopak, który miał 13 lat, a który stał się sztandarem bojowym młodego pokolenia. Nazywał się Antoni Petrykiewicz i odznaczony został orderem Virtuti Militari. Jak wiadomo, to jest najwyższe odznaczenie wojskowe. Takich mieliśmy chłopców. Taką mieliśmy młodzież. Z charakterami, z ideą, z przekonaniem, z duszą, z wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za kraj. Tacy młodzi, jak ten Petrykiewicz, 13 lat. Później, jak mówię, kawaler orderu Virtuti Militari. Bardzo ważna też była postawa harcerzy, których było sporo. 70 harcerzy walczyło we Lwowie, ale nie tylko samego Lwowa. Jak mówię, odnieśli sukces. Po ponad dwóch tygodniach walki Lwów wraca do Rzeczypospolitej, a właściwie tworzy tę Rzeczpospolitą, bo jeszcze jej nie ma. To jest pierwsze zwycięstwo, pierwsze zwycięskie powstanie w wieku XX. Później dopiero będzie jeszcze inne zwycięskie powstanie, ale to pierwsze. Warto zapamiętać. Pierwsze zwycięskie powstanie Polaków to było powstanie przeciwko Ukraińcom w 1918 roku, w tej wojnie, które się przekształciło później w wojnie. Co warto jeszcze powiedzieć, jak opisują tego Pietrykiewicza historycy, to mówią, że to było dziecko, twarz dziecka, oczy dziecka, porażerka, pierożek. Miał 3 siostry, 4 braci. Wszyscy walczyli w obronie Lwowa. Także jego ojciec, wójt Zarania i wujek też zginął w obronie Lwowa. To było także całe rodziny, które poszły za swoimi synami, za swoimi córkami. Ginęły właśnie w walce o Lwów. Pod Politechniką zginął ten Pietrykiewicz. Zmarł 14 stycznia 1919 roku. Opisują historycy pogrzeb, który się odbył 16 stycznia. Za trumną szło 4 starszych braci, ojciec i wujek, pochowany później ten Pietrykiewicz na cmentarzu Łyczakowskim. Może też warto dodać taki epizod, który jest związany z Orlętami Lwowskimi, że kiedy się już skończyła ta wojna polsko-ukraińska, Polacy postanowili w sposób symboliczny stworzyć jakiś znak, który by był
wyrazem tej wojny i pokazywał heroizm i zwycięstwo Polaków, polskich dzieci, polskiej młodzieży. Postanowiono stworzyć grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Kim był ten nieznany żołnierz? Do dzisiaj tam leży, w Warszawie, pod tym grobem, w tym grobie. To był chłopiec ze Lwowa. To był jeden z tych orląt lwowskich. Pewna Ormianka, kiedy wskazywano różne miejsca, że należy przewieźć symbolicznie prochy z Kresów do Warszawy, to wskazano kilka miejsc, w którym grobie leży który bohater. I wtedy pewna Ormianka wskazała jeden grób. I właśnie ten grób nieznanego chłopca z tego grobu wyjęto szczątki i przywieziono do Warszawy. To był chyba 20, jeśli dobrze pamiętam, 4 albo 5 rok. I od tego momentu jego zwłoki spoczywają w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Więc ci wszyscy, którzy będą kiedyś tam, pamiętajcie, że Warszawa i Lwów była połączona tym symbolicznym, wielkim, jak gdyby marszem, który szedł przez całą Polskę, kiedy wieziono trumnę z tym ciałem małego orlątka z Lwowa do Warszawy, to cała droga, to był wielki ruch Polaków. Gromadzili się na tej drodze i witali tego młodego bohatera w każdym miejscu po drodze. W jednym mieście, w drugim mieście, w piątym mieście, aż dotarł do Warszawy. Witały go jak gdyby takie wielkie chóry miłośników Polski, zwolenników odrodzającej się ojczyzny. Co było potem? Potem już sprawa szła bardziej prosto. W Poznaniu wybucha powstanie miesiąc później. Jeśli dobrze pamiętam, 27 grudzień, 18 rok. Wybucha powstanie wielkopolskie. Przyczynia się w dużym stopniu do tego Paderewski, który przyjeżdża z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, podrywa lud wielkopolski do boju i w dość szybkim czasie powstanie wielkopolskie staje się powstaniem zwycięskim. Więc mamy już dwa ośrodki. Lwów, Poznań, równocześnie w wielu innych miastach polskich, Kraków, inne regiony podrywają się do boju i odzyskują niepodległość. Te walki trwają 18 i 19 rok. W 19 roku mamy jeszcze duży problem z Ukraińcami, którzy mniej więcej do lipca 1919 roku, tak, do lipca 1918 roku, walczą jeszcze z polskimi oddziałami wojskowymi na terenie Kresów, pod Lwowem, pod Stanisławowem, pod Podlajcami, pod Brzeżanami, pod Tarnopolem, pod wielu innymi miastami. W końcu, gdzieś tak, chyba w końcu lipca, armia ukraińska zostaje całkowicie rozbita i Polska powoli, powoli dźwiga się na nowo do istnienia, do życia. To w wielkim skrócie, w bardzo wielkim skrócie, tak wygląda opowieść o rodzeniu się, o trwaniu i budowaniu nowego państwa polskiego. Gdyby nie te urlęta, gdyby nie zryw, gdyby nie heroizm tego młodego pokolenia, nie wiadomo byłoby dzisiaj, jakby się skończyły wtedy losy nie tylko miasta, ale całego narodu polskiego. Bo gdyby upadło to ten bunt, to powstanie polskie, to powstanie lwowskie,
to prawdopodobnie powstałaby tam Zachodnio-Ukraińska Republika. A gdyby ta republika powstała, to ogarnęłaby prawie, gdyby im się udało, wszystkie ziemie kresowe, czyli Lwów, Tarnopol, Podhajce, Brzeżany, Buczacz, Stanisławów, Krzemieniec i tak dalej, Wołyń. I wtedy być może Polska byłaby inna, być może w ogóle by nie było. Nie wiem, jakby to wyglądało. W każdym razie pamiętajmy, że największą wolę, największy charakter, największą bojowość wykazało się młode pokolenie Polaków. Dzisiaj trochę czcimy tych naszych młodych bohaterów. Mamy ulicę Orląt Lwowski nawet we Wrocławiu. Także pamiętamy o nich. W wielu innych miastach są ich symbole, znaki, powstały książki, powstały obrazy, mamy bardzo dużo zdjęć, sporo opisów tych wydarzeń, ale zasłużyli. Gdyby tak spojrzeć na historię świata, to był to jeden z ewenementów, kiedy młodzi chłopcy występują do boju z zorganizowaną armią i znikają wtedy 23 listopada flagi ukraińskie niebiesko-żółte. Pojawia się las flag polskich, biało-czerwonych. Polacy czują się już dumni. Odzyskują swoją ziemię, odzyskują swoje miasto. Kiedy patrzymy na historię Polski, to być może najważniejszym czynnikiem, który warto nieustannie podkreślać, to jest duch. Ta siła, jak gdyby materialnie niewidzialna. Ale to, co jest w każdym człowieku, to, co jest w każdym liczącym się i mądrym narodzie, które wewnętrznie jest zorganizowane w postaci ducha, czyli tej energii duchowej, która ma wewnątrz siebie każdy człowiek, a jeżeli tych ludzi jest więcej, to tworzy się organizacja. I wtedy jest duch bojowy organizacji. Tak się właśnie działo na Kresach. Dzięki temu później przywódcy, którzy już byli do tego przygotowani, i Piłsudski, i Dmowski, i Korfanty, i inni, którzy organizują II Rzeczpospolitą, dogadują się między sobą. Proszę zwrócić uwagę na różne ideologiczne podstawy. Piłsudski, socjalista, Dmowski, narodowiec. Dwa skrajne skrzydła dogadują się, że nieważna w tej chwili jest polityczna barwa, ważny jest sens istnienia. Polska może się odrodzić tylko wtedy i może trwać tylko wtedy, kiedy skrajne siły porozumieją się i uznają, że najważniejsze jest trwanie, istnienie narodu, a nie partykularne, bezsensowne gry, które się toczą zawsze w polityce. To byli wielcy mężowie. Dmowski, który pojechał do Paryża, żeby ustalać granice. I dzięki niemu, on stał się dyplomatą polskim, dzięki niemu mamy takie granice, jakie się wtedy pojawiły, czyli te właśnie. Jeszcze raz przypominam, to są granice II Rzeczypospolitej, dzięki między innymi Dmowskiemu. Chociaż tam brali udział oczywiście też inni dyplomaci w Paryżu, w tym pokojowym spotkaniu przedstawicieli wszystkich narodów europejskich. Polska staje na nogach, Lwów staje na nogach, dzięki temu później tacy artyści jak pan Janusz po latach mogą opiewać tamten czas, tamtych bohaterów, powiedziałbym nawet tamtych lobuzów, batiarów, prawda? Batiary. Kto to byli? Kim byli te batiary? To były lobuzy. To rzeczywiście dranie takie, poszaleć, powędrować, trochę porozrabiać w tym Lwowie, ale przede wszystkim nieść honor tego miasta. My się nie damy. My ze Lwowa, my Lwowiacy, my batiary.
Lwów stworzył ogromnie ciekawą tkankę kulturową. Własne piosenki, własne wiersze, własni poeci, własna literatura, własne stowarzyszenia, własny uniwersytet, własna politechnika, własne najrozmaitsze ugrupowania twórcze, literackie, artystyczne, muzyczne. Miasto zaczyna żyć, Rzeczpospolita zaczyna żyć. I dzięki temu przez 20 parę lat mieliśmy jaki taki spokój. Ale co się działo już w latach 1919-1939, opowiem następnym razem. To też jest fascynująca historia. To nie było tak, że odzyskaliśmy niepodległość i Polska była już wolna. Polska formalnie była wolna, ale wewnątrz Polski już pojawiło się zarzewie zdrady i zarzewie buntu. Kto je organizował, w jaki sposób, jak to się działo, opowiem następnym razem. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Poproszę Pana Janusza jeszcze na zakończenie.